Henryk Piaski jestem wiceprezesem Koszalińskiego Stowarzyszenia Roweria. Warto polecić w naszym regionie nowe trasy, które powstały zwłaszcza w Karlinie po nasypie kolejki wąskotorowej. To jest Karlino, Gościno, Kołobrzeg i do Rymania. A stamtąd blisko już na jezioro Popiel. Warto polecić ścieżki nowo powstałe przy nowych drogach w Koszalinie. Bardzo ładną nawierzchnią bitomiczną, taką mięciutką, po której się przyjemnie jeździ rowerem. No i jak ktoś chce rowerem pojeździć po to około 30 km spokojnie z ścieżkami rowerowymi też może ten czas Przyjemnie spędzić. Janusz Kowryski. Ja preferuję większość wyjazdów w Polesie. Mieszkańcom Koszalina okolic polecałbym szlaki rowerowe w gminie Sianów. Jest tam około 150 km tras wytyczonych, tematycznych. Można pojechać szlakiem kościołów gotyckich, szlakiem końskich podków, chociażby również piękny szlak przyrodniczy. Takich jest kilka. A moją ulubioną trasą, z tego względu, że jestem mieszkańcem gminy Biesiekierz, często lubię jechać z Koszalina, Stary Bielice, Cieszyn, Kościółek, nad Jeziorko, Parnowo, Parsowo, Laski Koszalińskie i wracam do Koszalina. To jest taka trasa około 30-40 km, lasem, cisza, pomiędzy polami. Jeżeli chce się trochę dłużej, no to myślę, że wszyscy tutaj my jeździmy trasę 50 parę kilometrów wokół jeziora Jamno. Jest to dosyć ruchliwe odcinki, ale można przez Jamno, Mielno dojechać do Unieścia, Łaz. Jeżeli ktoś nie ma sił, kondycji na tyle, póki jeszcze koszałek jeździ, można w jedną stronę wybrać się koszałkiem, dojechać do przystani i dalej kontynuować jazdę. W Mielnie, w Unieściu nad samym jeziorem Jamno jest bardzo fajna trasa. Niektórzy jeszcze o tym nie wiedzą i jadą przez centrum kurortu, a zupełnie niepotrzebnie, bo miło jest przejechać się właśnie nad samym jeziorem. To właśnie ostatnio na rajdzie do koła Koszalina. Zawsze ostatni weekend sierpnia organizujemy taki ride, i wielu mieszkańców Koszalina było zdziwionych, że ich tą trasą do kanału Jamneńskiego prowadziliśmy bezpiecznie, bez przejeżdżania pomiędzy turystami. Wzdłuż jeziora można dojechać właśnie do ścieżek rowerowych, które już prowadzą do chociażby ŁAS. I takich tras nowych jest dużo więcej. Ja tutaj też nawiążę do rajdu naszego rowerowego, bo myślę, że ciekawą trasą dla mieszkańców, trochę dłuższą, jest około 100 km, warto pojechać w sobotę i niedzielę. Otwarte są obok Podborska, Modrolasu, to jest powiat białgarski. Można pojechać i wybrać się. My byliśmy, pokazać bunkry atomowe, które funkcjonują. Miłośnicy z Koszalina, którzy tam opiekują tym się, w sobotę i niedzielę otwierają. My Byliśmy ponad 100 osób uczestników rajdu do Koszalina i każdy był zadowolony z tego przejazdu. Przy okazji oczywiście zwiedzili część szlaku pałaców, kościółków po drodze, bo tym szlakiem też żeśmy się poruszali, który z Gąsek prowadzi przez Parsowo, Nosówko, Nosowo, 70 kilometrów. Można bardzo fajnie tym szlakiem zwiedzić pałace, niektóre zachowane, niektóre ruiny pięknie odnowione. Ta trasa jest fantastyczna, zwłaszcza, że prowadzi częściowo asfaltowymi drogami, częściowo lasem, czyli w produktach leśnych, bycie z przyrodą. Elżbieta Nowacka, Stowarzyszenie Roweria. Ja bym proponowała może okolice Polanowa Trochę dalej, ale bardzo piękne krajobrazowo okolice. Też również można ciekawe miejscowości odkryć i zwiedzić. Trochę dalej od Polanowa, jak Biesowice, bardzo interesujące. Miejscowość taka zabytkowa i niedaleko już też Warcino. W której mieszkał kanclerz Niemiec, i można za zgodą szkoły zwiedzać miejsca, w których mieszkał kanclerz. Jazda sama jest przyjemnością, ale cenne jest też to, że na rowerze można dojechać do miejsc, gdzie jest co zwiedzać. Cała idea powstania Stowarzyszenia Roweria była taka, że w soboty, w niedzielę, jak się spotkamy, również w środę wyjazdy, to żeby nie był to tylko przejazd rowerowy, tak na, na nas mówili rowerzyści, którzy jeżdżą nie kilometrów, ale my chcemy również mile spędzić czas, za Utrzymujemy się w miejscach atrakcyjnych krajoznawczo, poznajemy atrakcje przyrodnicze, organizujemy sobie również czas poprzez ogniska, spotykamy się z ciekawymi ludźmi. To też jest wszystko przygotowywane dużo wcześniej na naszych spotkaniach raz w miesiącu. Ustalamy, gdzie byśmy chcieli pojechać, co zobaczyć. Tu mówimy o okolicach, ale również wyjeżdżamy poza obręb powiatu, województwa. Teraz pod koniec września będzie chociażby zlot kolarzy z całego naszego województwa zachodnio-pomorskiego w okolicach Szczecina i tam też jakaś grupa reprezentantów naszego stowarzyszenia pojedzie. I to jest chyba najważniejsze. Również organizując rajdy, różne spotkania, dochodzą ciągle nowe osoby, które dowiadują się, że coś. Coś takiego robimy, i tak jak tu kolega zaznaczył, są to również całe rodziny, ale przyjeżdżają młodzi ludzie. Którzy nie wiedzieli, że można wspólnie gdzieś pojechać, to nie muszą być długie trasy, bo my preferujemy trasy i 40-kilometrowe, 60, ale są i osoby, które jeżdżą na 100-kilometrach. Przy okazji też robimy łączone imprezy, chociażby ostatnio wyjazd rowerowy połączony ze spływem kajakowym. Czy chodzimy pieszo, zimą jeździmy na rowerach, część osób się kąpie, morsuje. Każda forma rekreacji u nas towarzyszeniu jest możliwa. Każdy myśli, że coś dla siebie znajdzie. A staramy się również pokazywać te perełki, te najciekawsze miejsca w naszych okolicach. A to też jest ważne, że każdy gdzieś jedzie, coś zobaczy i później tym się dzieli. I to jest chyba cała ta idea, bo gdyby jedna osoba pojechała, może by czegoś nie zauważyła. A tak ktoś mówi: Słuchajcie, przejeżdżałem, widziałem fajny cmentarz ewangelicki, coś tam można z tego zobaczyć. No i za tydzień jedzie większa grupa i szukamy, oglądamy to.